Słuchajcie, przez parę ostatnich dni testowałem ten nowy L-Unit, czyli wideonadajnik DJI O3. I to, co muszę powiedzieć, osiągnąłem bardzo ciekawy stan, a mianowicie osiągnąłem minimalną możliwą masę. Pewnie dałoby się jeszcze zejść trochę, ale mamy tutaj w okolicach 539 gramów. Jakość jest w porządku, moim zdaniem, przy takim świetle jak dzisiaj. Mamy dzisiaj temperaturę 1 stopień i sprawdzałem sobie, jak wygląda relacja, jeżeli chodzi o czas lotu w stosunku do pełnego GoPro. I tutaj mamy pakiet 1050, a miałem też 1500 mAh. I muszę powiedzieć, że one są dość porównywalne, te czasy. Natomiast jakość tego lotu w cruisingu jest bardzo fajna, bo on jest leciutki. Cichy jest ten dron. Jeżeli używamy go bliżej ludzi, to byłaby całkiem ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie. Podobno jest lepszy od Action 2. Ja nie sprawdzałem, bo nie mam tej kamery, ale wygląda to dość przyzwoicie. Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam pokazać niesamowitą sprawę, a mianowicie wczoraj zrobiliśmy lot podczas sesji z Patrykiem, który jest bardzo spektakularny. Latam dosyć sporo, jeżeli chodzi o FPV. Ostatnio od czasu, kiedy zakupiłem DJI O3 Air Unit, robiłem szereg prób, jeżeli chodzi o konfigurację tego drona pod kątem masy i pod kątem akumulatorów i dodatkowej kamery. Myślałem przede wszystkim o tym, żeby kupić Action 2 od DJI, ale jak popatrzyłem na porównania, które są w necie, okazuje się, że nagrania pokładowe z DJI O3 Air Unit są lepsze. Lepiej toleruje światło, szybciej wchodzi w zmiany i lepiej faktycznie wiele rzeczy, lepiej mierzy światło i ten zakres dynamiczny może być ciekawszy. Wczoraj robiliśmy próbę, która jest bardzo spektakularna, a mianowicie robiliśmy próbę z Patrykiem związaną z czasem lotu i znalazłem taki sweet spot, gdzie ten dron z pakietem małym 1050 mAh 4S od Tatu lata powyżej 5 minut. To jest naprawdę niezła sprawa, dlatego że on waży wtedy 595 gramów, czyli jest super lekki. Jedyne, czego mi brakuje w tej chwili do szczęścia, to jest inna rama, a mianowicie rama typu dead cat, bo to, co widzicie na ujęciach, widać wyraźnie, że są śmigła w planie, prawda? Czyli ta kamera nagrywa nam śmigła i to dosyć mocno. I gdybyśmy mieli tutaj ramę dead cat, czyli przednie ramiona są wtedy bardziej rozszerzone i nie widać śmigieł, można by używać tej konfiguracji w wielu takich przypadkach, kiedy nie potrzebujemy super jakości, czy najlepszej jakości, takiej jak daje na przykład GoPro 11. Wtedy nie ryzykuję tego, że rozwalę, czy zgubię na przykład dodatkową kamerę. Cały dron jest lekki, bo różnica pomiędzy konfiguracją ciężką, jaką miałem, czyli pakiety 1500 mAh z kamerą pełną GoPro, gdzie pakiet waży 180 gramów i kamera waży 158, to nam wyszło ponad 300 gramów, 330 gramów nawet, na konfigurację pakiet plus kamera. Natomiast zastąpiłem to wszystko pakietem o wadze 128, czyli jest duża różnica, bo to jest prawie ćwierć kilograma, to jest tyle, ile waży mini na pokładzie. Dron jest lekki, jest bardzo zwrotny dzięki temu. Nawet jeżeli on wpada w jakiś crash, to te uszkodzenia są dużo mniejsze niż na sporej sile ciągu, na sporej prędkości dron, który waży 750 czy 770, więc to jest różnica naprawdę spora. I ostatnio jestem fanem tego rozwiązania. Zastanawiam się jeszcze, czy nie zredukować masy bardziej, na przykład o te wydruki z TPU, czy o mocowanie na GoPro. Na razie robię takie próby. Zastosuję na przykład tylko jeden pasek albo część połączeń śrubowych zlikwiduję. Można takie rzeczy spróbować jeszcze zrobić. Tak, żeby on ważył, moglibyśmy się zbliżyć wtedy do konfiguracji z wagą około 500 gramów. To byłoby bardzo ciekawe. Natomiast to, co jest świetne w tego typu doświadczeniach, to jest też obserwacja, jak ten dron się sprawuje, jak on przede wszystkim lata, jak jest zwinny, jak reaguje na wiatr, bo faktycznie cięższy dron ma dużą siłę ciągu, dużą bezwładność, ale też lepiej znosi wiatr. Zdecydowanie, bez dwóch zdań. Natomiast jeżeli chodzi o tego lekkiego, tą lekką wersję, no ona jest świetna do freestylu. Jeżeli chodzi o cruising, ja bym powiedział, czyli jeżeli chodzi o takie spokojne loty, ja bym powiedział, że nie ma takiej dużej różnicy, prawda? Wiadomo, że jest cięższy dron, trzeba uważać, bo on też się bardziej rozpędza, jest bardziej bezwładny. Ale jeżeli chodzi o
ogólnie odczucia z lotu są dość zbliżone. Natomiast jeżeli chodzi o freestyle, to jest bardzo duża różnica. Zastanawiałem się, czy kupić właśnie kamerę, to co powiedziałem, DJI Action 2, ale odpuszczę. Mam GoPro 11 nową w tej chwili, 10, która jest do wymiany, bo ma stłuczony wyświetlacz. 9 nie mam, ale mam jeszcze 8, właściwie 2 8, jedna w wersji rozebranej, druga w wersji całej. Też one są do serwisu i też mam jeszcze 6 rozebraną, więc jest cały potencjał do tego, żeby tymi kamerami trochę pomieszać, tym bardziej, że mam wykupioną świeżo subskrypcję z GoPro. Zachęcam Was bardzo serdecznie, szczególnie kolegów, którzy latają FPV, do tego, żeby poeksperymentować, jeżeli chodzi o masę. Jak się lata bez kamery GoPro? Zobacz sobie przynajmniej jedną rundkę. Jak się lata z mniejszym pakietem? Bo wielokrotnie mamy tak, że przyzwyczajamy się. Mówimy o tym, że kamera bardzo dużo waży. No ale akumulator też potrafi dużo ważyć. Jeżeli jest różnica pomiędzy na przykład 180 a 120, tak jak ja mam tutaj te dwa skrajne akumulatory, to jest ponad 60 gramów różnicy, więc to faktycznie jest odczuwalne i to mocno. Więc warto sobie takie rzeczy sprawdzić i z tym akcentem chciałem Was dzisiaj pożegnać, bo to jest krótki film, gdzie dzielę się tymi swoimi opiniami na teraz, a tutaj widzicie jeszcze, jak to wyglądało. Jako bonus dorzucę Wam lot Patryka, wczoraj freestyle'owy, podobało mu się, no i trochę wrażeń, jeżeli chodzi o całość. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Dajcie też znać w komentarzu, jaka jest Twoja opinia, jaka jest Wasza opinia na temat tego DJI O3 Air Unit. Jestem bardzo ciekawy, bo ludzie mają dość skrajne opinie. Mnie się to rozwiązanie dość podoba, aczkolwiek zastosuję ją nie we wszystkich dronach, tylko w wybranych modelach. Na razie mam jeden plus w Awacie drugi i to jest wszystko, co na dzisiaj mam. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, cześć!